ramach niego opowie nam pani Bożena Pisiewicz z Muzeum Narodowego. Historycz, który jest Muzeum Narodowego w Warszawie, opowie nam o twórczości Andy'ego Warhola, albo po słowacku Andrea Warholu, którego rodzice pochodzili ze wschodniej Słowacji, z miejscowości Malej Mikowa na wschodniej Słowacji. Wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie już urodził się Andrej Warhola, albo Andrew Warhol, a później on sobie zmienił Warhola na Warhol. Tylko tak na marginesie, z wioski parę kilometrów od Mikowej wyemigrowała pani Pecková parę lat przed panią Warholową i rodzicami Andrew Warhola, a urodził jej się Paliko albo Paul Newman. To są takie ciekawostki, że to jest parę kilometrów od siebie, emigracja nie znali się, a w Stanach Zjednoczonych w 25. Paul Newman dojrzał się, słowackiej mamie, a słowackim rodzicom, ze słowackim rodzicom rosyjskiego pochodzenia urodził się w 28. Andrej Warhola albo Andy Warhol. O tym fenomenie, o tej całoświatowo znanej marce opowie nam dzisiaj, jak już mówiłem, pani Pisiewicz, który teraz podaje głos i później oczywiście po tej prezentacji proszę o pytania w ramach dyskusji dowiemy się na pewno coś nowego dzisiejszego, o co się chodzi w naszych spotkaniu. Jeszcze raz, dzisiaj miłego wieczoru, wszystkich serdecznie witam, a oddaję głos pani Pisiewicz. Thank you.